Witajcie, ludzie kochane. To dzisiaj to chciałbym wam powiedzieć na temat oczu. Byłem, bo musiałem być w piątek u okulisty. Okulistka bada mi oczy tymi przyrządami swoimi wszystkimi, jakimś komputerem, nieważne czym. No i mówi, co jest. Ja mówię, dobra, ale co teraz? To jeszcze nie trzeba zabiegu robić, ale że można to uchronić, że w ogóle nie trzeba będzie nic robić, bo trzeba się ratować. I daj mi takie tabletki. I to są tam wszystkie minerały, które wspomagają siatkówkę oka i w ogóle są bardzo dobre na oczy. No to ja akurat mam pudełko, ale wam nie pokażę, bo mi ktoś wciśnie, że ja tu reklamę robię jakąś. A mi przede wszystkim, jak sami wiecie, chodzi o wasze zdrowie, o zdrowie ludzi, widzów swoich i innych. I wy macie swoje rodziny, swoich znajomych, o to mi chodzi, żeby pomóc. Więc przeczytałem ja sobie tutaj jeszcze instrukcje z tych leków, co tam jest napisane, co jest bardzo dobre, taki sposób prosty dla oczu. Warzywa zielone, najlepsza jest sałata zielona, brokuły i szpinak. No i owoce jakieś. Tu nie będę wymieniał, a winogrona i jeszcze inne. Co jest bardzo dobre na oczy? Ryby tłuste, czyli śledź, tuńczyk. Jeżeli ktoś ma dostęp, może kupić tu halibut, ale to tak o halibucie to mówię od siebie. Ale wiem, że to jest tłusta ryba. Halibut jest dobry też, tłusty. Ale śledzie nie są aż takie drogie. Tuńczyki to w puszeczkach można sobie kupić, to też tłuste ryby. Też nie są to bajeńskie sumy. No i tak jak mówiłem przed chwileczką, owoce winogrona, a warzywka brokuły, sałata, szpinak. I to właśnie jest dla oczu. A jeszcze wam powiem jedną rzecz. Jak ktoś ma problemy z oczami, to jak jeden z moich widzów też, z którym pisałem to jakiś czas temu, dobrze jest się dostać do okulisty i teraz właśnie dużo leków wyszło, takie normalne pigułki, wake wake, popić tam troszkę wody. I z tymi właśnie minerałami potrzebnymi wszystkimi, żeby tam nie rozwinęła się jakaś choroba, jakieś coś. Przecież nie będę mówił, co mi jest, bo powiedzieć, że się użalam nad sobą. Ja się na sobie nie użalam, tylko chodzi właśnie o to, że ktoś ma też chore oczy i może skorzysta z rady. Albo witaminki, nie to, że wejdzie do apteki, a bez recepty pani magister się konsultuje z panią, tylko niech idzie do okulisty, okulista mu powie, co, jakie witaminy potrzebne. To nie są, lekarka mówiła mi właśnie w piątek, to nie są jakieś bajońskie sumy, tylko takie do przeżycia, a jedna pigułka dziennie starczy, żeby wyrównać wszystkie minerały. Także u mnie najlepiej to idzie do okulisty, bo ja tylko podpowiadam. Jestem taki szpieg szoguna. Tu usłyszę, albo to co wiem, to wam powiem. Tak, żeby oczywiście nie zaszkodzić, tylko pomóc jakoś coś, jakąś radość. Dobra, to trzymcie się, bądźcie zdrowi i bawcie się dobrze. Cześć.